Chciałbyś ty kiedyś zawalczyć na takiej gali? Nie, nie, nie myślę o tym. Ciebie kiedyś zobaczymy, Maja, w oktagonie? Nie! Nie! Witam na kanale, ja jestem Dramcia, a dzisiaj porozmawiamy o Maji Staśko, która postanowiła zawalczyć na gali Malika Montany. Zapraszam. Myślę, że Maji jakoś nie trzeba przedstawiać, ale dla osób, które jednak nie kojarzą jej osoby, to Maja jest lewicową aktywistką, feministką oraz influencerką i myślę, że to ostatnie możemy nawet śmiało podkreślić, bo mimo wszystko jej działalność bardzo mocno opiera się w social mediach. Na przestrzeni ostatnich lat było o niej dość głośno i moim zdaniem to wynika też z tego, że jej zwyczajnie na tym zależy. Skutecznie praktykuje taką metodę kontrowersyjnych wpisów albo zdjęć, które mają zwrócić uwagę na dany problem, albo na przykład go znormalizować. Z tych dwóch na pewno udaje się zwrócić uwagę, ale niekoniecznie na problem, co na samą siebie. Co oczywiście nie odejmuje tego, że rzeczywiście pomogła wielu osobom. Ludzie w jej temacie są bardzo podzieleni i wywołuje ona dość skrajne emocje. A to sprawia, że jest bardzo barwną postacią w internecie. W zeszłym roku bardzo głośno było o sprawie, kiedy Maja rzuciła burgerem na podłogę. W skrócie Maja zrecenzowała zestaw maty, wiedząc, że będąc weganką większości produktów nawet nie zje. No i takim kulminacyjnym momentem było to, kiedy ona wzięła burgera i wyrzuciła go na podłogę. Po czym powiedziała, że no i tak ktoś go zje. To jest do wyrzucenia, ktoś tam to też zje. No i w internecie wybuchła ogromna burza, no bo przecież laska promuje bycie eko, nie wyrzucanie jedzenia, po czym wyrzuca jedzenie. To jest też do wylania, nie będę tego robić, bo ktoś to oczywiście wypije, bo nie będziemy marnować jedzenia. No słabo, słabo. Dlaczego w ogóle o tym wspominam? Bo to jest przykład sytuacji, w której mówi jedno, a robi drugie. I wiecie, ja uważam, że my wszyscy jesteśmy hipokrytami, że zmieniamy zdanie, że robimy głupie rzeczy. I jedni wyciągają wnioski, inni niekoniecznie. Jeśli jednak tych decyzji pojawia się coraz więcej, w momencie, gdy dopiero co zapieraliśmy się łokciami co do naszego zdania, no to trudno się dziwić, że jest nam to wytykane. Po tak przy długim wstępie myślę, że możemy przejść do tego, co przed chwilą ogłoszono, czyli do tego, że Maja Staśko zawalczy na High League 4, który jest organizowany przez Malika Montanę. I jeśli zastanawiacie się, w czym problem, no to już przychodzę z pomocą. Na przestrzeni ostatnich lat Maja bardzo barwnie wypowiadała się o Maliku. Barwnie to jest taki eufemizm w sumie. Na przykład zaledwie rok temu powstał taki filmik. Maja Staśko, High League, Natsu, Lexi i Maliku Montanie. Jest to konferencja, która jest prowadzona, czy którego włodarzem jest Malik Montana. Malik, który zasłynął z wielu seksistowskich zachowań. Ciekawe jest to, że już na początku Maja przedstawia Malika jako osobę, która zasłynęła z seksistowskich zachowań, a nie z muzyki. W trakcie tej konferencji potwierdził to miano takiego, powiedzmy, seksistowskiego buca. Może nie będę tak go nazywać. I tutaj dobitnie Maja nam daje do zrozumienia, że nie lubi Malika, że nie jest on zabawny i że jest seksistą. I ja w tym materiale nie będę analizować zachowań Malika, bo po prostu skupiam się na Mai. Były też jakieś wstrętne komentarze Malika o wadze, że tam jedna dziewczyna ważyła więcej od drugiej. Malik mówił, im większa szafa, tym głośniej pada. Zabawne. No tutaj kolejny przykład zachowań Malika, który nie popiera Maja. Malik jest pracodawcą Natsu. I na pierwszej konferencji pracodawca powiedział do pracownicy, że to jest osoba, która bawiła się pilotami. Na drugiej konferencji przekroczył jej granicę, pytając ją o chłopaka, mimo iż ona wcześniej powiedziała, że nie chce o tym mówić, a następnie sugerując, że on sam byłby tym zainteresowany. To, co zrobił Malik, było w miejscu pracy. Mamy też zatem zarzut o Warto też zwrócić uwagę, że Malik kiedyś nazwał ideologię feministek chorobą psychiczną, a po dramie z jedną z aktywistek Maja Staśko nazwała go obrzydliwym seksistą. Co więcej, Maja zachęcała do kancelowania Malika, no i niejednokrotnie głosiła, że sprawcy przemocy nie powinni być osobami publicznymi. Jednak, czyżby ten troll, który podszczypywał Maję i sugerował jej potrzebę atencji i rozgłosu, miał rację? Czy zatem występując w gali Malika Montany, Maja nie promuje jego osoby? Jej zdaniem nie. A przynajmniej w kwestii promowania jego poglądów. Jednak zgadza się na to, by człowiek, któremu rok wcześniej zarzuciła był teraz jej pracodawcą. I nagle wszystkie opinie na jego temat, w tym kancelowanie go, schodzi na dalszy plan i jest mniej ważne niż wzięcie udziału w jego gali. Dlaczego zatem przyjęła ofertę? No łatwo tutaj powiedzieć, że stoją po prostu za tym dwa powody. Pieniądze i zasięgi. Maja o swoim udziale na High League'u napisała tak. Mam wielki przywilej, że mogę w ten sposób pozyskiwać pieniądze i uwagę dla szczytnego celu. Nie wyobrażam sobie, żeby tego nie wykorzystać. 20 tysięcy złotych przeznaczę na Fundację Fortior, czyli organizację wsparcia dla mężczyzn po doświadczeniu przemocy. Dzięki tym pieniądzom chłopaki uciekający z toksycznych domów będą mieli mieszkania treningowe.
Poza tym 20 tysięcy złotych trafi do Centrum Praw Kobiet na schronienie dla kobiet po przemocy, które uciekają od swoich oprawców. No i już na dzień dobry mam zasłonięcie się szczytnym celem, no bo 20 tysięcy na jedną fundację, 20 na drugą. I wiecie co? Super, że chcę wspierać takie inicjatywy. Jakby nie patrzeć, to pomoc jest po prostu pomocą, więc super. Nie wierzę jednak, żeby za tę walkę dostała mniej niż 50 tysięcy. Ja obstawiam w granicach 100, chociaż słyszałam plotki, że 80. Nie wiem. Bez tej walki zdobycie tak dużych kwot na tak ważną pomoc byłoby niemożliwe. Skoro państwo nie zapewnia wsparcia najbardziej potrzebującym, wywalczę je. I ja tutaj mam zgrzyt. Czy rzeczywiście bez tej walki byłoby to niemożliwe? Czy naprawdę Maja Staśko musi zawalczyć na Heiligu, żeby zebrać pieniądze na fundację? Moim zdaniem wielokrotnie pokazywaliśmy, że potrafimy się zmobilizować, zebrać pieniądze, wesprzeć przeróżne zbiórki. I nie była do tego wymagana walka na jakiejś gali. Zresztą, no nie wiem, pamiętacie akcję na przykład Hot 16, nie? No to w ogóle kosmiczne tam były sumy. Ale jak te słowa stawiają Maję? No jak bohaterkę, która schowa swoją dumę do kieszeni, pozwoli na przyjęcie ciosów na twarz. A to wszystko dla czynienia dobra. Ja mam wrażenie, że Maja by chciała, żeby kiedyś jej postawiono pomnik za zasługi. Zasięgi pomogą mi też nagłośnić inne organizacje, gdzie można szukać pomocy. Tak. I to na pewno jest na plus. I przy tych zasięgach się zatrzymajmy. Moja opinia jest taka, że my nie jesteśmy altruistami. Możemy robić mnóstwo dobrych rzeczy i innym pomagać, ale idzie też za tym chęć bycia docenionym, zauważonym i uznanym za dobrego człowieka. Pomagając innym, pomagamy, wow, ale przy tym sami czujemy się lepszymi ludźmi. Czy jest w tym coś złego? Nie, po prostu jesteśmy egoistami. Jeśli Maja dostałaby 100 tysięcy za walkę i 40 tysięcy przeznaczyłaby na fundację, to nadal dostała 60 tysięcy za walkę. I podkreślę jeszcze raz, pomoc jest pomocą. Ile Maja zarobi, a ile przeznaczy na fundację, to są dwie różne kwestie. Niemniej nawet jeśli pomogłaby tylko jednej osobie, to wciąż to jest jedna osoba. Tylko albo aż. Co nie zmienia faktu, że to są jej pieniądze i zrobi z nimi co zechce. A przypominam, że była dość oburzona, kiedy Robert Lewandowski dostał zegarek za 400 tysięcy. Za jej zdaniem kopanie piłki. No teraz to Maja dostanie pieniądze za kopanie rywalki. Swoją drogą nie wiem, czy Maja wie, że Malik ma zegarek za 1 000 000. I nikt mu do portfela nie zaglądał. Wracając jednak do zasięgów, no to Maja chce te zasięgi, no nie ma co ukrywać. Wspomniałam na początku o kontrowersyjnych wpisach, które miały zwrócić uwagę na różne problemy i zwróciły uwagę na Maję. Za jakiś czas wyda drugą książkę, pojawia się też w wywiadach, aktywnie udziela się w social mediach. Głośniej się przecież zrobiło o Maji, kiedy miała dramę z Anią Lewandowską. Wspominałam też o takim zapieraniu się łokciami przy swojej racji i Maja mówiła, że nie, ona nie będzie walczyła na żadnej gali. Chciałabyś ty kiedyś zawalczyć na takiej gali? Nie myślę o tym. Ciebie kiedyś zobaczymy, Maja, w oktagonie? Nie! No jak widać, jej zdanie się już zmieniło. Jednocześnie na przykład powiedziała, że chce wziąć udział w Tańcu z Gwiazdami. Ja do Tańca gdyby... z Gwiazdami! I ja się totalnie nie zdziwię, jeśli pojawi się w którejś edycji. I nie uważam, żeby to było coś złego, że chce wziąć udział w jakimś telewizyjnym show. To pokazuje po prostu, że oczywiście poza nauką tańca i przygodą, jest to znowu sposób na zwiększenie zasięgów i zwrócenie na siebie uwagi. W ogóle jak pisałam ten scenariusz, to akurat Maja zmieniła konto na prywatne na Instagramie. Idąc zatem do Federacji Malika, Staśko dostanie uwagę. Tylko czy ta uwaga rzeczywiście będzie skierowana na ważne problemy, czy bardziej na ciśnięcie po Mai? No bo przecież konferencje mają nam dawać emocje, mają nam dawać dymy. A jak powiedział Maciej Objaśniacz... Jeżeli szukasz dymów, sam będziesz się dymił, knurze opasłe. Uwielbiam ten tekst. Nie martwcie się, nie zastąpię wstawek z Kowdejzą Maćkiem Objaśniaczem. Oj, nie. Nie ten poziom, Maćku, jeszcze nie. Wracając, Maja może się zderzyć ze ścianą, kiedy okaże się, że na gali nikogo nie interesują problemy innych ludzi na świecie, tylko chcą ją na przykład sprowokować. A dorzućmy do tego stres, ograniczony czas wypowiedzi, no i to, że to będzie na żywo. No może wyjść to bardzo różnie. Co ciekawe, to w tym wpisie nie było żadnego odniesienia się do Malika. Napisała tylko, że miała wątpliwości, że się długo zastanawiała i że uważa, że robi dobrze. Odzew był bardzo duży i wiele osób zwróciło jej uwagę na hipokryzję. To, że w federacji jest Malik, uważam za idealny moment, by wykorzystać tę uwagę i pokazać, czym jest codzienny seksizm. By każda osoba, która go doświadcza, nie czuła się winna. By nie było na niego bezmyślnej zgody. Wszyscy mają seksistowskie teksty gdzieś, a temat seksizmu pojawia się dopiero po to, by we mnie uderzać, a nie chronić osoby. Wykorzystam to, by obnażyć ten seksizm i te mechanizmy. Tak to działa, trudno. Mogę mówić o seksizmie przez lata, edukować, pisać książki, a i tak więcej osób dowie się o nim z jednej konferencji. Mam wrażenie, że Maja sądzi, że zrobi z siebie taką matkę Teresę, która wstanie i powie
Zło jest złe. Od tego są kanały komentarzy, to my mówimy oczywistości. Proszę nie zabierać nam roboty. A tak serio, to nie wierzę w to, żeby Malik tak nieironicznie powiedział: o kurde, jakie głupie teksty gadałem. No, Maja, ty masz rację. Czekaj. Już spisuję tutaj protokół przekazania federacji dla mojej Staszko, proszę. Proszę, weź. A to w ogóle jakaś ulotka z jedzenia. Nieważne. No moim zdaniem Malik jest świadomy tego, co robi. Wie, że Maja przyciągnie ludzi. A Maja chce przyciągnąć ludzi. Więc obie strony są zadowolone. Nawet jeśli ona nie sprzeda dużo pay-per-view, no to wciąż więcej osób będzie chciało zobaczyć galę i wykupi dostęp, żeby zobaczyć, jak ktoś spuszcza jej łomot. Albo się zaskoczą i Maja wygra. Póki co nie znamy oficjalnie jej przeciwniczki. Były plotki na temat dziennikarki Moniki Laskowskiej. Zaś podczas streama Wardęgi i Lexi powiedzieli oni o pewnej streamerce, która ma OnlyFansa. Nie wiesz, co to jest? Nie. Takie małe ma zasięgi, ale przede wszystkim ta dziewczyna jest niższa. No taka tam... Zresztą chuj. Streamerka. Taka. O! Ona będzie się z nią kłócić. Ona ma OnlyFansa. Tutaj ja z przyszłości. Chciałam tylko powiedzieć, że teraz jest jeszcze głośno o tym, że Maja zaproponowała, aby walczyć z Kają Godek i Kaja Godek jej odpisała i w ogóle jest teraz mega drama pomiędzy paniami. Wklejam tutaj screeny, nie będę wam tego czytać, bo nie wiem, jak YouTube by zareagował, ale no, tak tylko informuję. Wracamy do filmu. Pozdrawiam. Na koniec też dodam, że Maja napisała artykuł o samej sobie. Skromnie. Oczywiście jest on pisany z jej perspektywy, więc no, nie znajdzie się tam słowo hipokryzja. Podsumowując to wszystko, udział Mai w High League daje oczywiście zasięgi i wzbudzi ogromne emocje. Samo ogłoszenie wzbudziło. Także wiele osób będzie chciało zobaczyć tę walkę, no i posłuchać tego, co mówi na konferencji. Jednocześnie, czy ten udział poprawi PR Mai? Wydaje mi się, że nie. Dajcie znać, czy waszym zdaniem Maja jest hipokrytką, biorąc w tym udział, czy może właśnie super i niech promuje różne fajne inicjatywy. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, dziękuję moim wspierającym za wsparcie tego kanału. Zapraszam też na Twitcha, bo zamierzam streamować, linki znajdziecie w opisie. Tak samo link do mojego Instagrama, Discorda, fanpage'a, do mojego podcastu. Dużo tego. Wciskam was ciepło, bez odbioru.